co? Raczej taka duża się już nie przyjmie. I'm walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. A co ci się w tej nie podoba? Tutaj jest dużo, a tu jest strasznie mało. Jest taka, odtąd jest odcięcie. I can't see it in your eyes, so it's true. I'm so glad you feel it too. Nothing to add, falling in love. Troszkę przesuń ją tutaj, na razie. Do przodu, bo się czubek zagina. Dobra, o Jezus, ona jest za duża. No to one się popogną same. Popogną zaraz. Zadowolony jesteś? Tak. Ja mam dzisiaj znowu. Ale patrz, jak ładnie ta ścianka tutaj się zrobiła. Znaczy robi. I jeszcze tutaj zawiesimy te kwiaty i będzie ślicznie. Monstera nam właśnie troszkę umiera. Umiera, no moim zdaniem coś się złego z nią dzieje, bo ona zawsze była taka piękna, a teraz ma takie liście w ogóle. Pierwszy raz się tak stało. Jest przed 13 i ja dopiero teraz renderuję tego vloga. Mam nadzieję, że zdążę wszystko zrobić na czas. Ogólnie to dzisiaj jest mega zakręcony dzień. Ja nawet nie wiem, czy ja się z wami przywitałam. Jeżeli nie, to witajcie w kolejnym dniu Vlogmas. Mamy dzień czwarty. Cieszę się, że tutaj jesteście. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i komentarza. Rano kupiliśmy choinkę. Poszło nam dosyć szybko. Spodziewałam się, że będą większe dylematy na miejscu, ale jakoś tak od razu w sumie zdecydowaliśmy się na tą jedną konkretną. Po południu będziemy ją ubierać. Jak tylko dodam ten filmik, to ja idę na poszukiwania ozdób świątecznych, dlatego że wszystko mam gdzieś poukładane w pudełkach, schowane głęboko, muszę wszystko teraz odkopać, wyciągnąć, sprawdzić przede wszystkim światełka. Dla mnie co roku światełka są taką wielką zagadką, czy będą działać, czy nie, także trzymajcie kciuki. Ja teraz już nie przynudzam, zajmuję się pracą i później się widzimy z dekoracjami. Jedno pudełko z dekoracjami jest tutaj, także zaraz się tam muszę jakoś wspiąć. Ale brakuje mi rzeczy. Gdzie ja je mogłam dać? To jest bardzo dobre pytanie. No dobrze, zadanie na teraz polega na tym, że muszę zmienić zasłony, muszę zdjąć. Te wcześniej jeszcze wrócę na taki szybki tryb prania. Kupiłam taką butelkową zieleń BK. Mam też firanki, więc też założę nowe. Muszę też na pewno umyć kwiatki. Te tutaj i mniej więcej tutaj poukładać, bo wczoraj niby sprzątałam, a już jest syf, czyli standard. Kwiatki są strasznie zakurzone, także chyba teraz się tym zajmę. I jeszcze muszę iść do sklepu, kupić rzeczy do pierników, ponieważ jutro zaplanowałam sobie m.in. ozdabianie pierników z zygątki, ale zawody. No dobra, więc co, działamy. Ja teraz zajmę się tymi kwiatkami, a z ubieraniem choinki oczywiście poczekam na Zyga. I've got a thought, dear. Been planning on my own. So what would you think about us making a clean getaway? Not coming back till New Year's Day. Let's go. Bolało? Ale to może mi się przyda. Dajemy takie coś, żeby ona jest brzydka na dole, wiadomo. Mam takie zasłony i coś tam pokombinujemy. Może też mam to podkleimy. Szpilkami. Nie mam. Jak nie masz? Nie mam szpilek. A grawka? Nie mam. Panie, to co masz? Ciebie. Daj jeszcze z nim wykałaczkę. Wykałaczka? No. I co? Co? Zobacz, jak jest? No jest okej. Okay.
Tylko jeszcze tutaj bym trochę podpięła. No tutaj jeszcze do wykałaczka. Trzeba, tylko oszczędnie, bo w sumie to jest pierwszy rok, jak mam choinkę taką dużą chyba. Mieliśmy raz jeszcze taką dosyć sporą, ale ta jest największa. Co? Tak tu przyciągam. Gdzie? Tu, tak po prostu. A czemu ty to podwójnie robisz? Zwariowałeś? No nie, przytrzymaj to tu i nie ruszaj się. Dobra, teraz ten musimy... Tak jakoś. A strasznie gęsta jest w tym roku. No. Jaka lampka? Do czytania. W komodzie. A po co? A czemu ją schowałeś? No bo jest dosyć do czytania. No ale to czemu ją schowałeś? Nie czytasz. Ale weź się na ręce, jak gram na PlayStation. Dobra, weź tam. Może sobie iść po przedłużacz. Ale skąd mam? Fajnie, to nie jest tak, że iść po przedłużacz. Ja nie mam fabryki przedłużaczy. To nie jest fabryka. Ale to są moje. No to przynieś jeden, tylko tak, żeby się zmieściły 4 podłączniki. No to trzeba tak głęboko. Ale popatrz jak to ślicznie wygląda z tej perspektywy. Nie widać kabla z niego. Widać kabel. Jest tutaj, zobacz. Ale Kasia, ty nie widzisz znaków drogowych, jak prowadzi. No dobrze, to ty nie widzisz, każdy inny to widzi. Co? Widzisz na przykład czubek? Tak, widzę. Oderwij to niebieskie. Nie. Niech wszyscy wiedzą, ile kosztowało. Ja widzę. Co? Poważnie. Dłuższa. No jasne. Bolało. Zygę strasznie dzisiaj bolało, jak musiał wydać pieniążki na choinkę. Ja bym jeszcze... Wiesz, gdzie zrobiła? Poczekaj. Tutaj, na środek, tu, jak jest mało światełek. Albo tutaj już dokończ na obrzeżach, a na to ostatnie... To też nie tak... Przód. Nie da się tak do końca. Ale i na górze jeszcze nie ma, na ostatnim piętrze w ogóle. Musisz podjechać. Bok i tutaj damy. Koniecznie chcesz wszystkie? Konik? Taka zjawawa, ale to nie dla pieska.
gdzie on ci pasował? Tu jest koń, tu jest koń. Gdzieś tego brakuje na choince? No to może tu tego konia. Pomarańczy. Nie. Pomarańcze muszą być. Nie, bo nie. Je się podjada. Nie. No bąbel zjadł wszystkie teraz. No i oczywiście jedzenie musi być dla niej. Jakie jedzenie? Cukierki? No. Właśnie możecie mi napisać, czy jak byliście młodsi, to w waszych domach mieszało się słodycze na choince, bo ja na przykład pamiętam z dzieciństwa taką choinkę, że były na niej tylko słodycze, cukierki w takich, no normalne cukierki i mój tata odcinał na przykład takie druciki, żebyśmy sobie wbijali do cukierków i zawijali i później do świąt, no to tak podjadaliśmy sobie codziennie te cukierki i w Wigilię ta choinka była taka bardzo biedna. Też tak miałeś? Tak, myśmy zawsze mieli te takie laski. No. No właśnie laski jeszcze możemy w sumie tam dać. Every year this Christmas tree brings to us such joy and glee. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Wygląda to w tym momencie tak, choinka jest już skończona, udało się, także podołaliśmy. Tutaj zawiesiliśmy jeszcze takie światełka, ale wyczerpują się baterie, jeszcze tutaj włączę. Okej, tutaj wyczerpują się baterie, więc musimy wymienić. Tam jest na książkach ten domek, co już wcześniej widzieliście na przebitkach. No i tu jest taka na razie mała dekoracja, muszę to jeszcze jutro wyprasować, dzisiaj już mi się serio nie chce, tam będą jakieś świeczuszki odpalone. Chociaż widzę, że ten samochód też już tak na wyczerpaniu, ale bateriami też zajmę się już spokojnie w inny dzień. Ale choinka moim zdaniem wyszła bardzo ładnie. Dobrze, no i teraz jeszcze zaświecę światło, dlatego że przed nami oczywiście dzisiejsze wyzwanie. Dzisiaj losujemy stylizację. Ja jestem ciekawa, co wylosuję, bo jest w sumie późno i mam nadzieję, że coś dosyć łatwego. Jest cała w jednym kolorze. Dobra, no to okej. Idziemy w takim razie do mojej szafy i spróbuję skompletować coś z ubrań second handu oczywiście. Mam tutaj wszystkie rzeczy i już mówię, o co chodzi. Stwierdziłam na początku, że pójdę w czerń, no bo w sumie to by było najprostsze, ale właśnie później uznałam, że będzie zbyt prosto i postawiłam na czerwień. Już wszystko pokazuję. Mam przede wszystkim taką bluzkę, która jest taka niby zwykła, ale z kroju jest taka dosyć elegantsza. Wow. Do tego mam spodnie. Kiedyś Wam je pokazywałam w filmie, jeszcze nie miałam okazji ich nigdzie założyć. Też czerwone. Do tego dobierzemy sobie buty i tutaj akurat czarne szpilki, dlatego że nawet nie mam czerwonych żadnych butów, a też uważam, że czerwony no to by było takie too much, więc pomijmy buty, nie są w takim kolorze. No i na górę mam dwie propozycje i też tutaj będzie troszkę takie przełamanie, dlatego że jeżeli chcemy takiej klasyki, to mam po prostu czarną marynarkę w takim ciekawym kroju. Okej, chciałam powiedzieć lub coś innego i pokazać, ale nie grałoby to, więc zostańmy przy tej marynarce. Ale to wiecie, na wszelki wypadek możemy przerzucić, a chodzi generalnie o ten taki podstawowy look, żeby był w jednej kolorze, tak mi się wydaje. No bo gdyby to było coś czarnego, to bez problemu mogłabym znaleźć buty i nawet torebkę i wszystko, wszystko. Ale jednak chciałam troszkę sobie utrudnić. Wydaje mi się, że czerwień jest takim troszkę utrudnieniem. Dobra, przybierzmy to i zobaczmy. Okej, nie jest może to coś, co ubrałabym na co dzień, ale uważam, że
Sama jestem zaskoczona, że czerwień z czerwienią jakby nie wygląda aż tak źle. Uważam, że jest to do przejścia. Przerzućmy na to jeszcze czarną marynarkę. Tak, jednak ona tutaj dużo dała. Aczkolwiek ja sama nie jestem przekonana do tej stylizacji, ale wiecie co? Jest późno naprawdę i ja już nie mam siły kombinować za bardzo, także zostańmy przy tym. Jestem cała czerwona, jestem. Dziękuję. Kochani, ja z tego miejsca bardzo Wam dziękuję za oglądanie vloga. Zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Fajnie, że przeżyliście ten dzień razem z nami, dzień ubierania choinki. My już to na szczęście mamy za sobą. Śmieszne jest to, że co roku zawsze kosztuje nas to trochę takich sprzeczek i tak dalej. Ale to są, wiecie, takie sprzeczki nie na poważnie, ale ja już wiem, że jak będę to montowała, to po prostu będę się śmiała, bo słuchała się tego później z boku komicznie. Dobrze, kochani, więc dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i widzimy się jutro na kanale o godzinie 16, bo jest Vlogmas, także zapraszam jutro na kanał. Dziękuję, buziaki, pa! That's right.